Teraz piosenka osobista bardzo, ale chyba ona dotyczy każdego człowieka, bo w życiu każdego człowieka pojawiają się dni, tak zwane dni takie smutne, ciemności z powodu różnych doświadczeń i przykrości. A w naszej rodzinie największym smutkiem i ciemnością był nowotwór naszej najstarszej córki. Dzisiaj gramy koncert dla Emi, zgadza się? Łatwo jest mówić, otworzyłem swoje serce, współczuję. Trudniej jest otworzyć portfel i coś wrzucić, żeby pomóc tej dziewczynce. Pamiętam, jak taki znak solidarności drugiego człowieka jest potrzebny rodzicom takiego dziecka. Bo sami tego doświadczyliśmy. Wielu ludzi nas wspierało. Modlitwą, finansowo, pod każdym względem. Ale ta moja córka wyszła z tego nowotworu. Ożeniła się. Wyszła za mąż, przepraszam, ja już gender w taki powodu tutaj. Wyszła za mąż, ma wspaniałego męża, ma dwójkę dzieci, ma wspaniałego wnuka Jeremiasza i wnuczkę Noemi. Fajnie, jakbyście wsparli tą całą akcję, nie tylko podczas koncertu, ale pamiętali jeszcze na co dzień, żeby pomagać ludziom, którzy najbardziej tego potrzebują. Po każdej nocy przychodzi dzień, po każdej chorobie, zdrowie. Nadzieja, piosenka o nadziei, chociaż śpiewamy, to jest ta noc, która jednak przeminie. Może lek na dzień, a może lek.
Ciemność go nie ogarnia, choć cień jest od zawsze.